18 lutego 1943 roku niemieccy okupanci ostatecznie zlikwidowali szanowskie getto. W krótkim czasie około 8 tysięcy Żydów zostało wywiezionych do Auschwitz oraz innych obozów i w większości wymordowanych. W Chrzanowie, w którym do II wojny światowej ponad 50% ludności stanowiła społeczność żydowska, nie pozostał nikt. Do dziś zachowało się jedynie kilka miejsc upamiętniających dawnych mieszkańców miasta. Oprócz tablic mamy na szczęście jeszcze cmentarz żydowski, także możemy prowadzić działalność edukacyjną, możemy właśnie przypominać i staramy się to robić właśnie na co dzień, przy okazji rocznic, przypominać zarówno o Holokauście, o tych tragicznych dniach z historii nie tylko Chrzanowa, ale i całej Polski, ale także przypominać o tym, że przez kilka wieków właśnie wśród mieszkańców Chrzanowa byli także Żydzi. Wśród przybyłych na uroczystości z okazji rocznicy likwidacji chrzanowskiego getta byli przedstawiciele władz miasta i instytucji kultury oraz przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach Włodzimierz Kac, który odmówił modlitwę za zmarłych. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą upamiętniającą likwidację chrzanowskiego getta uczestnicy uroczystości przenieśli się do domu Urbańczyka na dalszą część obchodów. Tam odbyło się spotkanie z pochodzącym z Chrzanowa reżyserem i dramaturgiem Andrzejem Celińskim. Zaprezentował on fragmenty swojego najnowszego filmu dokumentalnego Kabaret Śmierci. Film opowiada o artystach żydowskiego pochodzenia starających się ocalić godność w czasie Holokaustu za pomocą sztuki i humoru. To jest temat bardzo rzadko poruszany, temat, który był tematem tabu przez wiele lat, dlatego że nie mówiło się o tym, że w gettach, w obozach koncentracyjnych odbywały się przedstawienia na przykład teatralne, czy że śpiewano piosenki. Wydawało się, że właściwie nie wypada o tym mówić, a ci, którzy uczestniczyli w tym, nie chcieli o tym mówić. Dlatego trafiłem na temat zupełnie dziwiczy tak naprawdę w Polsce, bo w Niemczech miał już pewne swoje filmowe opracowania. No i zdecydowałem się na zrobienie tego, bo interesują mnie paradoksa. No to jest właśnie taki bardzo dobry przykład paradoksu, gdzie mamy do czynienia z sytuacją właśnie zabawy w miejscu, gdzie spotyka się ona bezpośrednio ze śmiercią. Kabaret Śmierci powstawał przez blisko rok. Podczas pracy nad nim Andrzejowi Celińskiemu udało się odnaleźć niezwykłe świadectwa z tamtego okresu oraz dotrzeć do bohaterów, którzy żyją do dziś. Mnie bardzo pomógł taki bardzo znany reżyser niemiecki zajmujący się tym tematem, Volker Kien. Pojechaliśmy do niego specjalnie do Berlina. On miał kontakty z wieloma osobami właśnie, które brały udział w tym. Oczywiście głównie ze strefy tej niemieckiej językowej, ale on mnie naprowadził na wiele tropów. A później już zaczęły się takie poszukiwania na własną rękę w Krakowie, w Katowicach, w tych wszystkich miejscach, w Wilnie, w tych wszystkich miejscach, gdzie właśnie to zjawisko miało miejsce. Gdzie ta kultura żydowska w gettach i obozach koncentracyjnych była najsilniejsza. Film Kabaret Śmierci został wielokrotnie nagrodzony, przyznano mu m.in. złoty medal w kategorii filmów dokumentalnych w konkursie New York Festival 2015 oraz Prix Italia w kategorii sztuki performatywne, dokument o muzyce i sztuce.